Motorola przedstawiła dziś dwa średniaki z serii Moto G. Moto G55 g 5G została wyposażona w 6,49-calowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości Full HD z odświeżaniem 120 Hz i szkłem Gorilla Glass 3. Wyposażenie obejmuje też głośniki stereo Atmos, mini jacka i boczny czytnik linii papilarnych. Smartfon jest napędzany procesorem MediaTek Dimensity 7025, a przedni aparat fotograficzny ma 16 megapikseli, natomiast tylny 50 megapikseli oraz optyczną stabilizację. Obok jest jeszcze 8 Megowy aparat szerokokonny, a zasilanie zapewnia bateria o pojemności 5000 mAh z 30W ładowaniem. Wnętrze chroni powłoka hydrofobowa, a system Android 14 doczeka się dwóch aktualizacji i czteroletniego wsparcia poprawkami. Smartfony ceniono na 1099 albo 1299 zł, odpowiednio za wersję 856 albo 1256 12 giga. Motorola Moto G35 to najtańsza z dzisiejszych nowości, oparta o procesor Unisoc T760 i wyposażona w ekran 670 Cala, o 3 HD+. W ekranowym otworku skryto 16-megowy aparat do selfie, a z tyłu zamontowano aparat 50-megapikselowy i 8-megapikselowy szerokokątny. Zasilanie zapewnia akumulator o pojemności 5000 mAh z 18-watowym ładowaniem, a na wyposażeniu są też głośniki stereo i NFC, podobnie jak w G55. Dodano jeszcze nawet radio FM, które znajdziemy oczywiście również też w Moto G55, podobnie jak gniazdko na kartę microSD. Producent zapewni dwie kolejne aktualizacje Androida, a także trzyletnie wsparcie za bez Pieczeń. Cena wynosi 799 albo 899 zł odpowiednio za wersję 428 albo 828 giga.